Idziemy jeszcze sprawdzić autobus, jak będziemy wracać do cmentarza, o której będzie. Która? Ten jest za godzinę, a ten 14.30. Też za godzinę. Za godzinę, czyli no. Dokładnie? No za 15.26. No to za no 55 minut. Dobrze, bo ja jeszcze muszę zapalić sobie. No i na spokojnie. Fajkę. Potem wrócimy. No i teraz pokażę wam. Gdzie zlokalizowane są te groby. No, przecież nie. Na pewno dalej. Mamy czas. Jeszcze koło księdza Ufniarskiego. Tu i taki piękny był figurka. Daj, bo ci to przeszkadza chyba, nie? Nie. Nie? No gdzie będziesz obładowana jak wielbłąd. O, kolejna piękna figurka. A cios to był pochowany tutaj chyba, przy tej alei. Tak mi się wydaje. To jest bardzo dużo tych grobów w szczeli, nie? Na to postawili. Bo widocznie był nieopłacalny. Chmielewski, Chmielewski. O, jest. Ale on miał na imię Andrzej? Chyba Zygmunt miał. To jest 83 lata. A, jest Zygmunt Cios. No właśnie, tu pochowany jest mój kolega szkolny. Pochowany tutaj mój kolega szkolny, Zygmunt. 30 lat, 76 rok. A tutaj chyba jego rodzice. A tu pochowany jest ksiądz. O, tutaj. Ten, co udzielał nam. Ufniarski. Ten, co udzielał nam komunii. Ładnie na tle zachodzącego słońca.
Gdzie przechodzimy? Tędy? No skręcamy właśnie, byłam tu? Ciekawa, czy poznasz. Idź pierwszy. No. Gdzieś powinien być grób Bożenki, ale... Co? Tu jest chyba, nie? Nie. Tam jest, o! Już widzę. O! Do końca tamten, zobacz. Cały skład jest w środku. No, to jest Bożenki grób. A to moich rodziców. Siedemdziesiąty siódmy i 82. Czyli 78 lat miałem. Ojciec, a no. No już wracamy z cmentarza. Pomalutku. Ja nie wiem, ale zobaczymy tu. Po tej stronie to było. To było pewnie, słuchaj, ścieżkę wcześniej.
O, właśnie tu. O! O, trafiłeś! No, rodzina Kalińskich. Ale tu jeszcze. Aha, Tadeusz. No, 21 to za wcześnie. Julia Maria Przedpolskich. 1900, po tego dziadka jednego. Leon 24, to nie. A tam? A tam jest też rodzina Kalińskich. To chyba, wiesz? Władysław, tak? I Romana, tak, Romana, to. Ale Romana długo żyła, popatrz. 101 lat. Wow, no. Nie? Władysław, to właśnie sąsiedzi byli, nie? No. Dobra, to możemy iść. My mamy się to spieszyć, bo mamy 25... Ile mamy? 25 minut, a przecież to jest to zaraz, więc pomalutku. Z plutami coś mi się też kojarzy, ale tych plutów... Bo zmarzniemy na tym przystanku, jak będziemy tam stać. Ale tam jest zaraszone, nie?